Czas na ceremonię zakończenia jest wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej. Jest Rafał Kurian, który od początku założył tą ligę. Można powiedzieć, człowiek legenda, jeżeli chodzi o koszykówkę tutaj na Śląsku. Zaglądajcie na profil Śląski Basket, tam się dowiecie dużo o turniejach streetballa, o Śląskiej Letniej Lidze Koszykówki. W ogóle Rafał Kurianowicz pomaga także w Junior NBA i poświęca wiele, wiele czasu na koszykówki. I za chwileczkę wręczenie. I Manhattan, wicemistrzowie, drugie miejsce w tym roku. Zabrakło tak niewiele, 102 do 95, to tylko 7 punktów zabrakło do zwycięstwa i będzie... Jest i puchar. Puchar duże, kosmy. No i będą rozdane za chwileczkę medale. I już młode pokolenia też idą. Czas na wręczenie srebrnych medali dla Manhattanu z Katowice. Z Katowic. Przed nami mistrzowie tegorocznej edycji, 21. edycji Śląskiej Letniej Ligi Koszykówki. To drużyna z Rudy Śląskiej, nie tylko z Rudy Śląskiej, o nazwie bez kasku. Ile razy kaka mam powiedzieć? Trzy. Jest ze swoimi maluchami, jest i dyplom. A będzie później, wiesz jak to robią. Ja zawsze mam. Doma. No i złote medale dla zawodników z Rudy Śląskiej. Po walce wygrywają 102-95. Gratuluję. Tym bardziej się cieszę, bo sam jestem z Rudy Śląskiej. No i teraz MVP. Dla kogo? Zobaczymy. Tak. Tomasz Stankala, MVP, center z Pogoni Ruda Śląska. Szkoda, że nie ma zdrowia, żeby zagrać jeszcze i Rudzie Śląskiej nam pomóc. No co, to tyle. Śląska Letnia Liga Koszykówki, 21. edycja, 21. mistrz. I jeszcze raz mówię, ja też kiedyś byłem mistrzem w tej lidze, ale to było 15 lat temu, a ten czas leci. Teraz siedzę w koszykówce młodzieżowej, ale jak tylko mam czas, liga jest bardzo blisko mojego.